Młoda ekipa coraz bardziej panoszy się na zgrupowaniach reprezentacji. Jest z nami Mariusz Stępiński, który dzisiaj na treningu w parze z Bartoszem Kapustką. Ty widzisz, że Kapi jest już innym Kapim po tym, że już drugi raz przyjeżdża na zgrupowanie. U niego widać jakiś większy luz niż u ciebie chociażby, czy zupełnie nie ma to znaczenia? No, na pewno troszkę bardziej zaadaptował się do tych warunków tutaj, jakie panują. Na pewno czuje się pewniej. Ja wchodzę dopiero, poznaję to wszystko, ale to nie znaczy, że mam się czuć jakiś zdenerwowany albo bać się. Nie ma stresu zupełnie? Nie, to trzeba do tego podchodzić, myślę, na spokojnie, bo wtedy organizm pozwala na to, żeby swoje maksymalne umiejętności pokazać na boisku i a o to, myślę, tutaj chodzi najbardziej. Na spokojnie też podchodzisz do tego, gdy taki całkiem niezły napastnik Bayernu Monachium mówi na konferencji prasowej: Mariusz Stępiński jest teraz w tym etapie, gdzie ja byłem parę lat temu. Ktoś wtedy myśli, no tak, ja bym chciał być za 7 lat tam, gdzie on. Oczywiście, żebym chciał. Po to trenuję, po to gram, żeby tam być, bo to jest najwyższy poziom światowy i to są na pewno fajne słowa. A przez te 2 dni zobaczyłeś u Roberta coś takiego, co już możesz u siebie wykorzystać? Oczywiście, Robert ma dużą jakość, podchodzi do wszystkiego bardzo skoncentrowany i myślę, że też tak jak ja, będąc tam, nauczyłem się takiej niemieckiej szkoły jakości, tak samo on się nauczył, wyjeżdżając tam, i to mu pozwala coraz więcej, coraz bardziej się rozwijać i stawać się lepszym zawodnikiem. Dla ciebie ten, no czasem się tak mówi, że czasem warto zrobić krok w tył, żeby zrobić krok do przodu. Ten powrót do Polski, do Wisły, teraz przede wszystkim do ruchu. Dobry ruch? Nomen omen, dobry ruch. Tak, zawsze uważałem, że nawet to, co było w przeszłości, było dobrym ruchem i zawsze podchodziłem do tego pozytywnie. Nie traktuję tego jako czas stracony, tylko jako bardzo dobre doświadczenie, z którego teraz korzystam i w przyszłości miejmy nadzieję, że będę również korzystał. Do Euro zostajesz na cichej. Tak, myślę, że tak. Na pewno do Euro zostaję na cichej. Na razie nigdzie nie chcę się ruszać.